by szlatan i humanoid mieli jakieś duże zgranie. Mi na razie brakuje jednej gry, w której Laker by zagrał 1 na 9. Bo miał taką jedną na Xai, podobną grę. Tak. Ale brakuje mi tej gry, gdzie jest ten późniejszy etap gry, bo podczas trwania Akademii, ja i Hachi, notorycznie zauważaliśmy, że Laker miewał te gry, gdzie on w walkach drużynowych naprawdę dokonywał cudów. Tak, ja uważam, czekam na to, bo nie ma dużo walk drużynowych teraz i Laker może trochę stracił pod tym względem. Ale Akademia gra dość dużo teamfightów i tutaj Laker przoduje, jeżeli chodzi o obrażenia na minutę, które w jego wykonaniu są ogromne, naprawdę ma pierwsze w lidze i pod tym względem jest nie do powstrzymania, ale zobaczymy, na czym skupi się Akademia, bo póki co wykluczają Atroxa i Olafa. Olaf brzmi, jakby ktoś z Karnera chciał wziąć. Ale w ogóle to jest dziwne, bo czy kojarzysz Szlatana jakoś bardzo mocno z Olafem? No, wczoraj grał i... Tak, ale czy on jest jakiś... No właśnie, to sygnalizuje mi Skarnera. Tak, ale... Jeżeli już. No tak, myślę, że to musi być ta konkluzja, którą tutaj... Może chcą zmusić go na tym słynnym Gragasie. Na tym ale... słynnym? Dlaczego tak słynny? Ale Graves. Szlatan grał solidne gry Gravesa. Okej. Okay. Więc... Jestem fanem Gravesa. Wiem. Ale, nie no, moim zdaniem to też miałoby sens dla Szlatana, prawda? Tak. Postać, na której... I można mniej głupio gdzieś dać się wyłapać, a wiemy, że bywały takie mapy, gdzie Szlatan padał po prostu. No ale dobrze, wyłączony jest ten Wiktor, czyli no to, o czym wspominałem, no nie zobaczymy tego. No i cóż, pierwszy wybór, ja uważam, że to jest dobry wybór. Brakuje mi jeszcze troszeczkę tej Akali na polskiej scenie. Trochę już jej widzieliśmy, ale to też jest trudny champion, nie tylko jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności, ale też o grę dookoła Akali. Bo zauważ, że w odpowiednim momencie musi się pojawić jungler, pomóc, kiedy dać jej zrecallnąć, kiedy nie dać jej zrecallować. To jest trudna postać do grania drużynowo. Irelia jest trochę samograjem, jest naprawdę OP. Irelia tak, ale IHG podjęło bardzo ciekawy botlane, Zyarakan, bardzo mocny we wczesnych fazach. Wszyscy wiemy, co byśmy chcieli zobaczyć przeciwko Zyarakanowi. Fryderyk na pewno by się ucieszył, gdyby się pojawiła Leona, ale Jace tutaj jest cały. Leona ciekawy. Draven. Ale nie no. Braum już podebrał. Nie no, Laker nie Laker gra to nie jest Draven. Laker gra bardzo dużo wziąć. Zajął, ale tutaj jest Zaja zabrana. Tristana i Kai'Sa. Kai'Sa tak. Również sporo grywał. Ten Braum, co sugeruje nam Braum? Nic. I czy tu będzie strzelec? Może Lucian? A może Lucian? To jest solidny pomysł. Na ale... pewno Lucian w środkowym etapie gry może sporo wytańczyć w walkach, ale mamy tego Varusa. Co o tym myślicie? To jest dobra postać na linii, ale nie wiem, czy przeciwko Illuminar Gaming brałbym Varusa, bo widzieliśmy, że Humanoid, kiedy na przykład ma możliwość znalezienia flanki, to bardzo szybko wyklucza carry. Rise dla kogo? Ice Visto czy raczej Humanoida? Flex, ale zakładam, że dla Humanoida. Też. Nie widziałem chyba nigdy Ice Visto na Rise. Nie pamiętam szczerze. Nie mówimy, że nie potrafi zagrać. Pytanie, czy to jest takie założenie strony Illuminar, że na 1000% Irelia działa środkową linię, bo na razie tak nie, było, nie sądzę. Ale ja jestem przekonany, że skoro Color potrafi zagrać Camille, to potrafi zagrać Irelią, tylko tutaj jest takie założenie, że tyle razy Ice Visto grywał Irelią, że może on dokładnie będzie wiedział, jak na to zagrać i Illuminar się tego nie obawia. I też tutaj ciekawostka, bo jest wykluczony Atrox przez Akademię i był przez chwilę naświetlany ten Jace, więc nie wiem do końca, jaki mają plan, czy to był mind game, czy to była jakaś inna forma żonglowania z umysłem przeciwnika, ale no, zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo póki co bardzo ciekawy draft, Fryderyku, mi się wydaje i Dawidzie również. Junglerzy teraz na celowniku, Skarner i Nocturne. Kto na tym wyjdzie gorzej, bo Akademia może tak podjąć Camille. Pamiętajmy, że Kurator może nawet... To prawda, ale przypominamy, Nocturne, kiedy ty masz Varusa, Varus byłby skończony. Więc moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł, że włączysz tego Nocturna. Ten Ryze... Nie spodziewałem się tutaj Ryza. Czy to jest prowokacja Gragasa od Akademii? Bo zobacz, że wykluczenie na junglerów, też. Ale gdyby IHG podjęło Gragasa, to jest Braum i mam wrażenie, że to jest takie, Akademia mówi, weźcie Brauma, zobaczcie, na tier liście Braum co wtedy weźmie, co wtedy weźmie Kurator? Może on weźmie Camille, Lee prawda? Camille. Właśnie do tego zmierzam, że myślę, że tutaj szersza jest... Kurator? Nie znam go na tyle i myślę, że IHG też go nie zna. I to jest ten problem, że trudno będzie, chociaż z drugiej strony też no, Hachi miał wgląd w pracę Akademii, więc trochę cheating IHG. No nie, Camillą dużo grywał Kurator. To prawda, Camille to jest jego ulubiony heros, albo przynajmniej jeden z ulubionych. Sion. Ciekawe jest, że w drugiej fazie tylko i wyłącznie leśnicy zostali wykluczeni, więc górna aleja jest pozostawiona całkowicie w komforcie i mogą tak naprawdę poplować bohaterami. No i teraz decyzja, czy chcemy grać Irelię na Siona, czy nie? Camilla nie była zła na Siona w przyszłości, prawda? Nie, tylko prawda. Na razie troszeczkę jest mało tych obrażeń magicznych. Nasze zdanie na ten Sejuani znacie oczywiście. Przy otwartym Gravesie nie uważam, żeby to był dobry wybór. Ja też uważam, że to po prostu... I to jest na Ryza to jest okej, ale nie na Xayę. To po prostu nie ma sensu dla mnie.
No nie czuję tego do końca, bo wydaje mi się, że jeżeli to będzie na przykład Irelia na midzie, to masz za mało presji w early game, jest Sejuani. No jest. Chyba, że tu na przykład zostanie wyciągnięty losowy Vel'Koz i będziesz nie, miał permanentny priorytet. Wiesz, jakieś teamfighty niesamowite, ale no nie wiem, nie czuję tej Sejuani, więc czemu tak często się pojawia na polskiej scenie? Ja mam wrażenie, że Sejuani musi być ukrywana, że musi być taki midlaner, który będzie mocno clearował falę szybko i będzie z nią schodził i pokrywał jej boki, a Irelia na pewno takim midlanerem nie jest i to jest trochę dla mnie strach, ale zobaczymy, no właśnie, bo jest jeszcze otwarta Syndra i z pewnością dobry matchup na Ryza, chociaż Humanoid już ten matchup grywał i pokazywał, że Ryzem jest w stanie wytańczyć. Ale to nie lepiej Cassio było wziąć tutaj w takim razie? Chyba bo za wolny się, jest jeszcze większą presją. Jest najbardziej popularną chyba kontrą na Ryza. Jedną z, ale... Nie no, Syndra też jest dobra, ale Cassio moim zdaniem lepiej by służyła Akademii, która razem ze Sejuani chce zagrać trochę pasywnie, a Cassio by może potrafiła pokryć jakoś tą Sejuani, bo Cassio jest bardzo silna właśnie na tych poziomach 4, 5, 6. Okej, ale czy wykluczenie na przykład zamiast Talii tutaj Gravesa nie byłoby lepsze ze strony Akademii? Zależy, właśnie, czego się obawiali. Trudno jest mi stwierdzić. Na pewno kojarzę, chociaż wydaje mi się, że była jedna gra chyba w MPK-ach, jeżeli dobrze pamiętam, ale kurczę, ten Graves wydaje mi się jego największym komfortem, jeżeli chodzi o agresywnych leśników. Xin'Zhao Graves, to są tych dwóch, których podejmuje. I tego nie rozumiem. Czemu biorą Sejuani, widząc, że Szlatan ogrywa... Może tu jest jakiś boski plan od Zeturala. Warto zobaczyć też, że ale wątpliwe. Był Rakan z oczyszczeniem, dosyć nietypowo. Gra przeciwko Braumowi, spodziewa się, że będzie przechodziła Sejuani, bo na tej dolnej linii nie złapiesz Ksai. I plan jest taki, że jeżeli weźmiesz Sejuani, żeby zagrać po dolną linię, tak jak kilka miesięcy temu, więc to się spełniło, to chyba ty, Dawidzie, mówiłeś, żeby tak zagrać, tak jak kilka miesięcy temu, czy ty, Tomek, ja już nie pamiętam. Zaczęliśmy wejście od tego, że może powinni zagrać pod dolną linię, pod Pyrkę, tak jak za starych, dawnych czasów. To ja mówię, ale okay, to ty mówiłeś. Starych, dawnych czasach to mówiłeś ty. Okej, okay, to w każdym razie demencja już Sejuani wjeżdża. Mogłaby podejść, no trochę Sarius jestem, mogłaby podejść po to, aby zagrać pod dolną linię i może dlatego to oczyszczenie, bo Ksai nie złapiesz. To przed samą grą nasze typy, jak zagłosowaliśmy w tym spotkaniu? Chyba bez zdziwień, myślę. No. Tak, tutaj Illuminar chyba po prostu chyba historycznie każdy? Jest zbyt mocno. Ale uważam, że Akademia ma kilka potencjalnych argumentów, takich właśnie jak dolna alejka. Jeżeli uda się przechować Lakera do late game'u i uda się go obronić, jasne, ale Laker jest dla mnie taki... Ja bym chciał, żeby na szóstym poziomie pojawiła się Sejuani na środek. Muszę przerwać, dlatego że gra nadchodzi nieubłaganie. Dziękuję wam, panowie. Widzimy się w studiu pomeczowym, a w tym momencie komentatorzy. Dobry wieczór państwu. Ze mną jest Tomasz Maguire-Filipiuk. Ja jestem Jan Pisofiur-Pajchrynkiewicz i komentujemy dla was pierwsze spotkanie trzeciego dnia drugiej kolejki Ultraligi. Wszystko się zgadza dzisiaj razem z Harrym Potterem, bo mimo wszystko, no nie oszukujmy się, to nie jest zbyt trudne do rozstrzygnięcia, jaka jest twoja stylowa, ja się zastanawiam, jaka jest moja, bo w sumie nie doszliśmy do wniosku, co to będzie, ale może zaraz dojdziemy do wniosku w grze, która powinna nam się już pojawić. Właśnie mamy Akademię kontra Illuminar. No i rozmawiając przed tą rozgrywką, w zasadzie pojawiły nam się dwa pytania. Czy te klęsy ze strony zawodników i HG to nie jest lekka przesada? Ja uważam, że nie. Grasz przeciwko Sejuani, grasz przeciwko Varusowi, więc oczyszczenie będzie niezwykle tobie potrzebne. I wydaje mi się, że tutaj zawodnicy Illuminar po prostu podjęli środki zapobiegawcze, które będą dobrze działać na przestrzeni tej rozgrywki. Bardzo ładnie to ująłeś. Środki zapobiegawcze, takimi samymi oczywiście dysponuje teraz nasza transmisja, żebyśmy się nie rozpędzili tutaj za bardzo. Zaczynamy pierwszy mecz Akademia Illuminar. Były widoczne predykcje naszych ekspertów, a powiedz Tomku, jak ty czujesz tę sytuację? Akurat w tym spotkaniu nie zdecydowałem się na żaden nietypowy wybór. No Illuminar, co jak co, faworytami dużymi są. Akademia mimo wszystko, tak jak powiedziałem w pre-show, ma argumenty i mogą wyegzekwować swój plan, ale raczej sądzę, że tutaj Illuminar będzie zwycięskie. To ja, żeby tak balansować tę sytuację, postawię na Akademię. A, czyli ty jeszcze na naszej karteczce nie uzupełniałeś predykcji. Okej, Akademia, rozumiem, że podoba ci się ich draft. Ja cały czas nie jestem wielkim fanem Sejuani. Sądzę, że tutaj Gragas lepiej by działał, chociażby Klęs nie jest tak skuteczny przeciwko Gragasowi, jak jest przeciwko właśnie Gragasowi. Zobaczymy. Wczoraj Bolszak na tej Sejuani nie pokazał się najlepiej. Teraz Kurator trochę zmienia swój charakter gry, bo raczej kojarzymy go z tymi agresywnymi leśnikami. Teraz na dużo bardziej kontrolnym właśnie Sejuani, ale wczoraj mieliśmy ten sam matchup, jeżeli pamiętasz. Tak, tak, ale interesuje mnie, dużo też o tym mówili nasi eksperci, nasza górna aleja.
czyli właśnie Color z Irelią i Ice Bisto na Sionie. Zastanawiam się, w którą stronę ta szala się przychyli, bo w zasadzie Ice Bisto może tę linię kontrolować i spokojnie sobie farmić, z drugiej strony Color będzie cały czas na niego naciskać. Wiesz co, tutaj dużo nam mówi runa, którą podebrał Ice Bisto w postaci Undying Grasp, bodajże Grasp of the Dead, jakkolwiek to się nazywa Graspa. Ze względu na to, że czasem podjąłbyś Glacial Augmenta, kiedy chcesz się wymieniać z przeciwnym top lanerem, to od razu nam sygnalizuje, że Szlatan raczej skupi się wokół środkowej oraz dolnej strony mapy, ponieważ Ice Bisto będzie nastawiony na przetrwanie tej linii. O tym także mówi nam dematerializator minionów. On będzie raczej chciał odpychać całą presję, którą Color raczej będzie sprawiał w tym matchupie, ponieważ posiada Irelię. Zobaczymy, bo mimo wszystko Szlatan z levelem drugim pojawia się na górnej stronie mapy, tam tylko flash spalony ze strony Colora. No właśnie, gdyby nie ta wizja, no to różnie to mogłoby się potoczyć, chociaż zabawne, bo właśnie przed chwilą powiedziałeś, że Szlatan raczej nie będzie zupełnie się interesować górną aleją, ale to jeszcze uznajmy za te pierwsze ruchy, które nie dotyczą jakby takiego ogólnego rozkładu sił na mapie. No Kurator już ze swoim czerwonym wzmocnieniem idzie na Blue, ale tam Szlatan szykuje mu chyba niemiłą niespodziankę halloweenową. Może tutaj trochę sprostuję, dlaczego wydaje mi się, że Szlatan będzie grał wokół dolnej alei. Raczej jako Graves nie masz zbyt dużego tutaj presji. Ale na zobacz, ganki. Jest już flash i Color nie dysponuje swoim Summon Respellem. To może być pierwsza krew, sporo obrażeń na niego. Czy Szlatan decyduje się wejść pod wieżę? Color jeszcze próbował go tam zatrzymać, ale nie udało się. To właśnie jungler drużyny Illuminar Gaming zgarnia pierwsze zabójstwo. Okej, okay, i wbrew wszelkim moim predykcjom Szlatan zdecydował się na górną aleję aż dwa razy. I chciałem powiedzieć o tym, że często po czerwonym wzmocnieniu dżunglerzy decydują się na gank level drugi, czy to mid, czy to top. Tutaj widzieliśmy powtórzone podejście na górną aleję ze strony Szlatana, ale raczej on będzie próbował kontrolować Sejuani na dolnej oraz środkowej części mapy, bo ona dysponuje dużą presją po szóstym levelu, jeżeli chodzi o ganki. Tutaj mamy powtórkę. Oczywiście było czerwone wzmocnienie na Szlatanie, tutaj nam się nie wyświetla, ale cały czas efekt spowolnienia nakładany na Colora. Ten próbował, on już wiedział, że umrze, próbował odwrócić Szlatana, żeby chociażby wymienić się jeden za jednego i Kurator pod górną aleją, ale zobaczony na totemie wizji. No właśnie, więc nie wiem, czy starczy im czasu, zwłaszcza, że Color cały czas z drugim poziomem, teraz ogłuszony Ice Bisto, ale do wieży już ma bardzo blisko. Czy starczy tych obrażeń? Akademii na to wygląda. Color wykańcza Ice Bisto i wyrównuje tym samym rachunki na górnej alei. Wow, no i tutaj widać tą pychę przemawiającą przez Ice Bisto. Cały czas kontroluje przeciwnego leśnika. Wie, że Kurator znajduje się na wardzie. Mimo wszystko podchodzi na tyle blisko, by zostać zestunowany przez Colora. Do tego sam Kurator dokłada ci efekty. Co tu się dzieje teraz na środku? Widzieliśmy, że Szlatan niemal nie zdążył podejść, jak humanoid skasował freskowego. Teraz jeszcze pojawił się tutaj Kurator, ale obawiam się, że nie jest w stanie zagrozić zawodnikom Illuminar Gaming. I wiesz co, też trochę tutaj poddawałem pod wątpliwość wybór ze strony freskowego Ignite'a, ponieważ wiesz, że twój przeciwnik będzie grał Cleansa. To by było niezwykle po prostu niespotykane w momencie, w którym grasz przeciwko Sejuani, przeciwko Syndrze, żeby nie podjąć tego oczyszczenia. I też dobrze wiemy, że sam Cleans zabiera, raczej zdejmuje efekt podpalenia, więc sądzę, że to jest po prostu zmarnowanie swojego Summoner Spella. No oczywiście heal, bariera... Nie wiem, tutaj freskowy na coś innego mógł się zdecydować, ale chociażby w tej wymianie widzieliśmy, nie wiem, czy tam była interwencja Szlatana, z statystyk wynika, że tak, ale sądzę, że humanoid sam jeden na jeden byłby w stanie albo wyjść z całej sytuacji, albo po prostu dokonać solowego zabójstwa na przeciwniku. On gdzieś po prostu symboliczny miał wkład Szlatan w tę drugą eliminację na konto Illuminar. No i niestety Kurator spóźniony, więc cały czas do przodu są zawodnicy Illuminar Gaming i widzimy, że Szlatan również cały czas do przodu teraz naciska na kolejny kamp. Przed chwilą mieliśmy jeszcze oczywiście rzut na dolną aleję, w której to zawodnicy Akademii teoretycznie powinni dominować, ponieważ no, Delord nie posiada jakiegoś spela zbyt znaczącego w wymianach 2 na 2. Chociaż no, duet kochanków sam sobie też jest silny. Zobaczymy, bo freskowy na środkowej alei znowu ma problemy. Czyżby kolejny raz miał upaść? Próbował ratować się jeszcze flashem, ale to się nie udało. Mimo, że humanoid został zestunowany, stracił połowę punktów zdrowia, to freskowy chyba jeszcze nie miał do dyspozycji swojej umiejętności ostatecznej. W takim wypadku może udałoby mu się zabrać chociaż ze sobą humanoida, ale musiał opuścić mapę już po raz drugi. No to co, myślisz, że wprowadzamy bubnika na następny mecz? Freskowy wszedł od razu 0-2. Co się dzieje? Bartłomieju, no, pobudka. W niezwykle tutaj był oczywiście bitewnym nastroju na samym zdjęciu przed meczem, ale teraz to tak jakby ten kopniak odwrócił się w jego stronę i sam w zasadzie tutaj
podeszwy swojej kosztuje, bo już dwa razy zakopany pod ziemią. Zobaczymy, w tym meczapie to raczej Syndra powinna wygrywać, ale z taką wielką przewagą to Ryze już będzie w stanie cały czas presję kreować, tym bardziej, że posiadał bowiem Merkurego, więc raczej nie będą tutaj zbyt znaczące efekty kontroli tłumu ze strony zawodników Akademii. Ja myślę, że mocno na tę przewagę Humanoida zapracował oczywiście Szlatan i on się zdaje być bardzo dynamiczny w tej rozgrywce. Dwa razy pojawił się na górnej alei, dwa razy pojawił się już na środku i Kurator, no, zdaje się na tym dziku go po prostu nie jest w stanie dogonić. Wiesz co, jeżeli byśmy zakryli tutaj nazwy drużyn, to ja byłbym wręcz w stanie powiedzieć, że to jest Inspired na Gravesie, bo ilość proaktywnych zagrań, ilość samych wejść na linię ze strony Gravesa, który raczej ma ten styl kontrolowania dżungli, farmienia, podbierania przeciwnikom obozów w dżungli, tutaj Szlatan zdecydowanie radzi sobie dobrze na tym dżunglerze, który właśnie w początkowych fazach gry też może podziałać i tak jak powiedziałeś, naprawdę prezencja Szlatana na początkowych etapach gry jest niezwykle duża. Dopiero 8 minuta, on już 3 zabójstwa, przy których uczestniczył. Kurator teraz szuka szczęścia na dolnej alei, ale widzimy, że Pyrka i Laker mocno tutaj spuszowali. Brakuje im wizji Ulightowi i Delordowi. Tam już chyba o to zadbał przed chwilą Delord. Nie, jeszcze nie zdążył postawić to temu, więc Kurator wciąż ma przewagę informacyjną. Laker ma już Chain of Corruption. Tak samo Pyrka ma swoją umiejętność ostateczną. Oni wjeżdżają teraz pod wieżę Illuminar. I pytanie, czy Ulightowi uda się z tego wyjść. Kurator cały czas na niego naciska. Jest spowolnienie od czerwonego wzmocnienia. Laker dołożył oczywiście swojego flasha. I to są dwie eliminacje na konto strzelca Akademii. I muszę naprawdę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem z grania zawodników Akademii. Oni dokładnie wiedzieli, kiedy będą mieli 6 poziomy, stajmowali także powrót zawodników IHG do bazy, przygotowali całą falę minionów, podeszli i egzekucja samego dive'a była naprawdę dobra, bo Delord chyba nie posiadał klęsa, on jest na dosyć dużym cooldownie, więc wiedzieli, że mogą wszystkie efekty kontroli tłumu właśnie wyrzucić we wspierającego IHG, no i potem po prostu wyczyścić sytuację. Zobaczmy to z powrotem. Jednak jest ten klęs dostępny z tego, co tu widzę, chyba że grafika nas myli. On nie jest oczywiście użyty w całej walce i tak jak powiedziałeś, lodowa szczelina, do tego dołożony łańcuch korupcji, no i mroźne więzienie ze strony Kuratora dokonało dzieła zniszczenia. Dwa trupy dla Lakera będą niezwykle ważne w kontekście całego laning phase'u na dolnej stronie mapy. Można przyznać, że to było po prostu wombo combo. Naprawdę, tak fantastycznie możemy obserwować synergię między właśnie tymi ultimate'ami zawodników drużyny Akademii. Naprawdę przyjemnie się na to patrzyło. To była podręcznikowa akcja, podręcznikowy tower dive. No w tym samym czasie Szlatan zabrał jeszcze niebieskie wzmocnienie Kuratorowi, który z kolei teraz pojawia się na środku i chyba próbował jakoś osłabić tę przewagę Humanoida. Nie jestem pewien, czego tutaj dokładnie szukają zawodnicy Akademii. Sądzę, że to może być próba spalenia przeciwnych summoner spelli, żeby następnie powtórzyć gank, na którym udałoby się zabić Humanoida, ale ten nadal dysponuje swoimi obydwoma czarami przywoływacza. Do tego ma buty, o których wcześniej wspomniałem, obuwie Merkurego zapewniające ci te dodatkowe rezysty. Oj, zobacz, bo teraz Szlatan kolejny raz pojawia się tym razem na dolnej alei. Laker naciskany, nie ma do dyspozycji swojego flasha, którego spalił oczywiście przy poprzedniej akcji i musiał teraz ustąpić pod naporem ciosów 3 zawodników Illuminar Gaming i opuści mapę na następne 5 sekund. No i tutaj trochę widać ten może brak doświadczenia, jakieś niewyrachowanie ze strony duetu dolnego, ze strony duetu Akademii, ponieważ w momencie, w którym tworzysz sytuację, gdzie zabijasz dwóch przeciwników, wiesz, że będziesz musiał zużyć dane zasoby. To był chociażby flash ze strony Lakera i dosłownie minutę później przychodzi tutaj Szlatan i Delord bez większego problemu wchodzi przy pomocy The Quickness, podbija swojego przeciwnika, no i Laker jest spisany na straty, więc sądzę, że tutaj zawodnicy Akademii mogliby zagrać trochę defensywniej, bądź jakoś zasygnalizować Kuratorowi, by ten znajdował się w obrębie dolnej strony mapy, bo wraz z zabójstwem oddają presję i do tego jest podniebny smok podebrany przez Szlatana. Więc dodatkowy movement speed będzie na koncie IHG. No właśnie, szkoda tutaj odpowiedzi trochę od Akademii. Oni pewnie nie zdawali sobie z tego sprawy, że Szlatan samotnie podjął tego smoka, a nawet jeżeli zdawali sobie sprawę, to średnio mieli miejsce, by jakkolwiek kontrolować inny objective, którym jest na przykład Herald. Teraz Szlatan miał czas, żeby cofnąć się do bazy. I no zobaczymy. Laker i Pyrka naciskają na dół. Tej wieży już spłynęło połowę punktu wytrzymałości. Jestem Kurator. I Woolite również jest blisko, więc zaraz zobaczymy, czy zawodnicy Illuminar wciągną się po raz drugi. Woolite nie ma dostępnego ultimate'a, Kurator swój posiada. Laker też zaraz będzie miał na cooldownie własną umiejętność ostateczną, więc jest możliwość wyeliminowania Pawła Pruskiego.
Ale Szlatan w międzyczasie po prostu wie, albo przynajmniej przewiduje, gdzie znajduje się kurator, więc zagra proaktywnie, robiąc crossmapa, zabierze heraldzicę. Do tego Graves jest świetny. Oni muszą jakoś na to zareagować. Jest tam totem wizji. Nie wiemy dokładnie, czy kurator był zauważony, ale widzimy. Teraz jest na nim presja. Przeciwnik zrobił Heralda. Oni muszą coś zrobić, bo inaczej stracą czas. I tracą go cały czas. Cały czas tracą czas. No niesamowicie tutaj to się składa. W tym samym czasie Ice Beast i Humanoid naciskają na środek. To będzie chyba wyścig o pierwszą wieżę. No ale Heraldzica, obawiam się, że wyjaśni nam tę sytuację. Tak jest. Pierwsza struktura upada na konto Illuminar Gaming, które wyprzedziło teraz Pyrkę, Lakera i Kuratora, którzy są w niemałych tarapatach, bo był teleport od Ice Beast. Wpada tutaj również Humanoid. Może się zrobić zaraz bardzo gorąco. Laker będzie musiał ustąpić. Do koło powędruje to zabójstwo? Oczywiście do Ulighta. Teraz Pyrka naciskany przez The Lorda. I to Szlatan zgarnia drugą eliminację, więc dwóch zawodników Akademii już wyeliminowanych. Pytanie, jaki będzie kolejny ruch. Smok jest wzięty, kolor odpowie jedną wieżą, więc to jeszcze nie jest tragedia. No i podobała mi się tutaj analogia do wyścigu, bo w tym momencie Akademia to taka łada sprzed 30 lat rosyjska, a zawodnicy IHG, no to jest po prostu takie nowe BMW, które przyspiesza za każdym razem, bo przejęcie Heraldzicy, od razu przewidzenie, że tutaj kurator jest na dolnej stronie mapy, zabezpieczenie pierwszej wieży na środku, od razu zejście ze strony Humanoida i także Szlatan znajduje się gdzieś tam na plecach. Akademia po prostu jest ogrywana. To jest taki dziecko z lizakiem, do którego podchodzi IHG i po prostu ten lizak z rąk wyrywa bezpardonowo. I to jest przewaga już na rzędu 1500 sztuk złota, w momencie, w którym w zasadzie te linie nie miały wygrywać, albo przynajmniej miały przetrwać, nie możesz tego sobie dopuścić jako Akademia. Najbardziej tę przewagę oczywiście odczuwa Freskowy, który jest ponad 1000 złota stratny względem Humanoida. I to jest teraz problem. To jest problem, zwłaszcza, że Ryze bardzo dobrze będzie się oczywiście skalować, więc czas działa na jego korzyść. Jest już u niego w ekwipunku Archangel Staff, więc będzie stakowany ten przedmiot. Dostępna oczywiście potem tarcza bazowana na twoich punktach many, więc tutaj Freskowy już nie będzie miał żadnych możliwości wyeliminowania przeciwnika jeden na jeden. On naprawdę no, nie jest w najlepszej sytuacji, także na tej mrocznej pieczęci żadnych staków dla Freskowego, więc on niezwykle tutaj jest biedny w tym meczu. Rozdanie kart zdecydowanie nie na jego korzyść, a kolor... W zasadzie kolor jest tutaj takim światełkiem, tym jedyną ostatnią, może nie ostatnią, ale jakąś ostoją, bo on sobie dosyć dobrze radzi. Mm-hmm. 125 minut na jego koncie, zaraz będzie też kompletowane Trinity Force, więc może na Ice Beast coś podziałać na bocznej alei. Oj, w trudnej sytuacji Kurator, również Laker i Pyrka no, czują na pewno pewien dyskomfort, ponieważ Woolite i Delord cały czas frizowali te linie, a było zagrożenie, że Szlatan gdzieś się pojawi, więc oni nie mieli do dyspozycji minionów, by je farmić. Kurator teraz nawet nie jest w stanie wyjść na rzekę, bo Szlatan już tam jest i wypycha go, wręcz wpycha do jego własnej dżungli. To na pewno ogranicza ruchy Akademii. No i cóż tu powiedzieć, Ja chciałbym Tomku. Trochę poruszyć sytuację, w jakiej IHG wychodzi z draftu, bo popatrz na ich kompozycję. Z jednej strony masz świetną inicjację zapewnioną przez Ice Beast oraz The Lorda, ale z drugiej strony postaci takie jak Ryze oraz Zaya też dobrze sobie radzą, kajtując do tyłu, kiedy oni się odsuwają do tyłu. Oj, niefortunnie bardzo Kurator próbował kolejny raz podejść do rzeki i tym razem przypłacił to śmiercią. Ale jest odpowiedź od Lakera. Już zagrane Chain of Corruption, za to Szlatan naciska samotnie na AD Carry drużyny przeciwnej. Pojawia się również Freskowy. Jest tutaj Pyrka i Szlatan oddzielony od swojej drużyny. Laker fleszuje kolejny raz, ale to on ginie jako pierwszy. I udaje się Szlatanowi zabrać ze sobą strzelce drużyny przeciwnej. Także wydaje mi się, pod względem tego, ile Akademia zainwestowała, no to są straty. No w momencie, w którym ktoś celuje do ciebie z dubeltówki, nie wiem, czy najmądrzejszą decyzją jest znalezienie się bliżej lupy, bo Szlatan po prostu dostał, znaczy raczej to Szlatan zrobił z przeciwnika sito. Na górze jeszcze widzieliśmy, jak kolor nie poradził sobie, samy Ice Beast oczywiście, zabójstwo wędruje do Humanoida, 300 sztuk złota w jego portfelu, no i widzimy Kurator wyłapany, zagubiony, on czyścił gdzieś tego kontrolnego warda. Tutaj naprawdę Akademia całkiem nieźle odwróciła. Woolite z The Lordem oddzieleni, ale Szlatan, wystarczająca ilość obrażeń, żeby w sytuacji 2 na 1, teraz 1 na 1, po prostu wyeliminował Lakera i wygląda to brutalnie.
No właśnie, jeszcze nie trafiona lodowa szczelina od Pyrki. To na pewno miało również wpływ na fakt, jak ta walka się potoczyła. Trochę robi się nerwowo. IHG narzuciło spore tempo. Nie wiem, czy Akademia była gotowa na to i mam wrażenie, że ciężko im znaleźć jakieś riposty. Zobacz, teraz Humanoid ma przewagę 5 poziomów nad Lakerem. No ten nie jest w stanie nawet zbliżyć się do tych minionów. Że Laker ma niższy poziom od swojego wspierającego. Naprawdę tutaj w fatalnej kondycji jest strzelec z drużyny Akademii i sądzę, że teraz IHG po prostu zacznie grać spokojnie kompozycję 1-4, albo raczej układ czy rozłożenie sił. Możesz tam dorzucić też 1-3-1 za Izbisto, ale w tym momencie Humanoida nie zatrzyma nikt. Kolor jest w całkiem dobrym momencie, ale sądzę, że Ryze powinien sobie poradzić, tym bardziej, że jest już Archangel wystakowany. No i zobaczymy, podejmowany smok oceaniczny. Mamy jeszcze powtórkę sytuacji na górnej alei, której nie widzieliśmy. Co tu się stało? No nie wygląda to. No jednak te obrażenia ze strony freskowego są, jeżeli zostanie zagrany unstoppable power, czyli po prostu niezatrzymana siła. I są dwa zabójstwa dla freskowego, więc trochę wrócił do tej gry. Luden Secho w jego ekwipunku, 4 staki na mrocznej pieczęci. Zobaczymy, zobaczymy, bo tych obrażeń teraz będzie trochę posiadał. Pytanie, czy będzie miał okazję je wykorzystać, bo póki co trochę chyba Illuminar decyduje, gdzie to toczą się te walki. No oprócz oczywiście tej sytuacji, której nawet nie komentowałem u Lighta i Delorda, to było bardzo dziwne. Teraz jakieś spotkanie Szlatana i Kuratora w dżungli. Jest obok Pyrka, który w razie czego go będzie asekurować, ale dołącza tutaj dwóch zawodników Illuminar Gaming i Kurator przyjmie na siebie sporo obrażeń. Zagrany zegarek. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Jest tutaj Laker. Będzie próbował wsadzić te obrażenia. Oczywiście Kurator już upadł. Również Szlatan nie żyje. No i teleport od kolora przerwany, bo w zasadzie nie ma tu już czego szukać. No i 3-1 to banda Łysego i nie mówię tu ani o Wodzie, ani o Unknownie. Kurator kolejny raz wyłapywany w swojej dżungli. Zegarek już niedostępny i naprawdę Łukaszowi nie wychodzi najlepiej chociażby podejmowanie własnych wzmocnień czy obozów w dżungli. Zdecydowanie wydaje mi się, że on musi zagrać wokół którejś z linii, bo jeżeli tak oddawał całą sytuację... No zobacz, kolor rozpaczliwie broni się przed naciskiem od Izbisto. Jeszcze dochodzi tutaj Ulight, więc to na pewno będzie prosta eliminacja. No cóż, nie tak miało być chyba z tą Irelią. W międzyczasie upada Humanoid. Co tam się stało? Naprawdę dużo Laker i Pyrka na własną rękę zlikwidowali midlanera drużyny Illuminar Gaming. Tamci za to odpowiedzieli, teraz wierzą na górnej alei. Sądzę, że IHG trochę za bardzo podpala już się w tej gierce. Czują, że mają przewagę i po co Humanoid na dolnej alei znalazł się, kiedy wiedział, że w bazie jest Szlatan, bo dopiero co wrócił z cmentarza. Na górnej alei masz dwóch zawodników. Zobaczymy tą powtórkę. On podszedł pod towerę. No i to był problem. To był problem. On przyjął straszliwie dużo obrażeń od tej wieży. Przerażająco dużo. Sorry Marek, chociaż chcesz, nie będziesz silniejszy od wieży, przynajmniej na tym etapie i musisz uznać wyższość tej struktury. Oczywiście on zaraz tam wróci, bo taka jest rola Ryza w tej kompozycji. Nie dysponują teleportem, więc nie będzie mógł jakoś szybko dołączyć do swojej drużyny, kiedy będzie podbierany Baron, ale sądzę, że IHG na tyle mądrze rozegra sam taniec wokół Barona, że nie będzie potrzebny teleport ze strony Humanoida, który sądzę, że jeżeli nie jedną, to na pewno dwie bądź trzy osoby na tą dolną aleję ze strony Akademii będzie musiał jakoś je zainteresować. O ile nie wpadnie znowu na pomysł, żeby tańczyć pod wieżą. Ale pamiętajmy również, że Ryze dysponuje zagięciem czasu przestrzeni, czyli tym krótkodystansowym teleportem. I w razie czego na pewno skróciłoby to czas dołączenia na przykład do walki, która działaby się hipotetycznie na środkowej alei w momencie, gdy on byłby na dole. Zobaczymy, jaka będzie jego następna decyzja. Na razie chyba zabiera się tam za niebieskie wzmocnienie. Szlatan się wycofuje i zauważa to Kurator! Jest teraz wjazd kolejny raz w junglera drużyny Illuminar Gaming. Chyba udaje się z tego wyjść. Widzimy, że Delord pracuje bardzo ciężko, żeby go ocalić. Nie udaje się, sam przypłacił do życiem. Teraz jeszcze teleport od Izbisto. Pyrka przyjmuje na siebie sporo obrażeń. Laker również bardzo low. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Na razie Akademia mocno naciska, ale freskowy upadł teraz z ręki Humanoida. Jest tutaj Pyrka, jest Laker. Czy oni będą chcieli to skończyć? Zobaczymy. Kurator teraz przyjmuje na siebie obrażenia. Laker, nie wiem, czy ci starczy czasu. Na to wygląda. 5 zawodników Illuminar Gaming na glebie, a Pyrka i Laker wychodzą z tego zwycięsko.
I konkluzja jest taka, dasz zawodnikom Akademii palec, a zabiorą całą rękę, bo tutaj Szlatan koniec końców wyszedł z tego efektu kontroli tłumu i naprawdę dobre rozegranie mikro całej sytuacji z jego strony, ale potem Akademia już wystarczająca ilość obrażeń, dwóch zawodników od razu pada i tutaj Humanoid wykonał naprawdę tytaniczną robotę, cały czas gdzieś te obrażenia obszarowe odbijane przez niego, ale freskowy! Za dużo ugryzłeś, kolego. Nie porywaj się z motyką na słońce. Wiesz, że Aetherpistol zaraz stanie się wielkim zombie. No, chociażby mamy Halloween, więc może z tego powodu przemienił się w tą bestię. No i trzy trupy dla Humanoida, który w tym momencie uratował na pewno Barona dla swojej drużyny, bo jeżeli udałoby się tam wyeliminować większą ilość, znaczy raczej, jeżeli nie udałoby się zawodnikom IHG wyeliminować tych trzech ze strony Akademii, to sądzę, że oni mogliby podejść pod właśnie Barona na Shora i Humanoid kolejny raz ratuje swoją drużynę. I cały czas no IHG gdzieś tutaj szarpie, a ich przewaga w zasadzie zmniejszyła się tylko do 500 sztuk złota, więc Akademia trochę powróciła do tej rozgrywki. Można powiedzieć, że sytuacja nam się trochę zresetowała, zarówno w wieżach, jak i w zabójstwach. Na razie niewielka przewaga dla Illuminar, ale w tym momencie już nieznacząca. W 22 minucie to są, można powiedzieć, grosze. No, chyba trochę, tak jak mówisz, rozpędzili się, trochę zignorowali fakt, że jednak ta kompozycja Akademii ma potencjał, zwłaszcza w sytuacji, gdy Szlatan cofa się po prostu do bazy i nie ma wizji zaraz obok siebie i nie ma pojęcia, gdzie jest drużyna przeciwna i w zasadzie zdaje się go to nie interesować, chociaż teraz kurator Face czekował krzak, wyszedł z tego cało. Ale no cóż, sytuacja nam się zresetowała. Pytanie, co z tym zrobi Akademia? Jakie będą ich kolejne ruchy? Jak oni wykorzystają to, że udało im się wrócić do tej gry? Sądzę, że IHG mogło się trochę przestraszyć przebiegu samych walk. Zresztą w ogóle zwróciłeś uwagę, że Humanoid w swoim tagu IHG ma małe i a reszta drużyny nie? Ciekawe, dopiero co zobaczyłem. I sądzę, że teraz IHG po prostu podejdzie na spokojnie do rozgrywania swojej kompozycji 1-3-1. Przed chwilą widzieliśmy Honolida, który zabezpieczył wieżę drugiego poziomu na dolnej stronie mapy. Szlatan, oczywiście Ice Beast też udaje się na północną część Summoner's Rift. I sądzę, że teraz IHG po prostu trochę zwolni i zacznie rozgrywać swoją kompozycję tak, jak to było zamierzone, aniżeli wdawać się w jakieś niepotrzebne walki, które widzieliśmy przed chwilą, że mogą na tutaj stronę Akademii wypaść. Ale zobaczymy, jaki pomysł ma Akademia. Zobacz, oni chyba szykują jakiegoś trapa. Problem jest taki, że Illuminar dysponuje doskonałą wizją na Baronie, więc nikogo tutaj nie zaskoczą. Stracili sporo czasu. I cóż, Szlatan wziął trzeciego smoka. Nic za to nie zapłacił. Ani on, ani jego drużyna. Trochę smutno. To też nie są jakieś fenomenalne smoki, no oczywiście dodatkowa prędkość poruszania się przydaje się ale w rotacjach po mapie. Wiesz, chodzi mi o to, że jakby dodatkowo jeszcze Ice Beast również był zajęty na Górnej Alei, bo tam była bardzo duża fala i chyba Akademia mogła jakoś ten czas wykorzystać lepiej. No, Laker wykorzystał to chociażby po to, żeby skompletować trzy przedmioty już w jego ekwipunku. Widnieje oczywiście Rapid Fire Cannon, więc ten dodatkowy zasięg na autoatakach będzie dostępny. Kurator łapie Ice Beasto, ale on po prostu wyjdzie, on jest wielką kupą mięcha i po prostu wycofa się z całej sytuacji. Nie wiem, czy Akademia miała w tej grze chociaż raz niebieskie wzmocnienie do swojej dyspozycji. Jest zagięcie czasu przestrzeni od Humanoida, ale też nic z tego nie wynika. Zrobiło się troszeczkę nerwowo, mam wrażenie. Nerwowo, na pewno tutaj nerwy na wodzy muszą trzymać zawodnicy obydwu formacji, bo w zasadzie ten Baron może okazać się kończącym wzmocnieniem na mapie. Ale teraz jest jakaś szansa, zobacz, Ice Beast to jest na Górnej Alei, nie ma teleporta i Akademia rozpoczyna walkę. Kto będzie ich pierwszym celem? Wygląda na to, że Delord, ten już upadł. Są trochę osłabieni, zwłaszcza freskowy i on musi jakby uważać teraz na te obrażenia od Humanoida i Szlatana. Kuratorowi udało się wycofać, więc to już była taka drobna przewaga. Mają 20 sekund bez jednego zawodnika Illuminar Gaming. No ale cóż, również muszą zresetować po tej walce, więc... Ale jeżeli popatrzysz na Akademię, to oni bez swoich umiejętności ostatecznych... No właśnie. ...są raczej relatywnie gorszą drużyną od IHG, jeżeli chodzi o same czempiony, bo potrzebujesz tutaj łańcucha korupcji ze strony Lakera, potrzebujesz tej lodowej szczeliny, czy chociażby Arctic Prison od Kuratora, więc jeżeli są te cooldowny
właśnie ze strony zawodników Akademii niedostępne, to sądzę, że IHG może coś tam szarpnąć, no bo collateral damage ze strony Szlatana nie jest jakiś niezwykle ważny. Mhm. Chociażby ultimate humanoida też nie jest jakąś umiejętnością zmieniającą tory walki. Mhm. No ze strony The Lorda Ulighta oczywiście wiemy, że to by się przydało, ale też nie jest jakoś niezwykle wymagane w przeciwieństwie do ultimate'ów ze strony Akademii. Na pewno dla Illuminar Gaming dużo bardziej korzystne jest toczenie walki przedłużanej, bo wtedy humanoid ma okazję się wykazać, Szlatan tak samo. Ulight także, stakowane piórka raz za razem. No właśnie, no właśnie. Natomiast Akademia musi zawsze postawić wszystko na jedną kartę. I chodzi o to połączenie tych ich umiejętności ostatecznych, ostry wjazd i wyjaśnienie sytuacji. Pytanie, czy będą mieli ku temu okazję. W tym samym czasie Illuminar Gaming już zabiera się za Nashora. Są pingi ze strony Akademii. A Szlatan i Delord na razie asekurują. I widzimy, że humanoid również dołącza się do tej imprezy. Co z tego wyniknie? No jeżeli Szlatan da się wyłapać wcześniej, to straci Smite'a, ale nie, nie ma konkretnego zagrania. Jeszcze nie trafiony Chain of Corruption, to był problem. To jest duży problem i Akademia oddaje kolejny raz następny objektyw, zupełnie za nic. I wydaje mi się, że to jest dosyć dobry zabieg ze strony IHG, znaczy oczywiście dosyć dobry jest, bo mają koniec końców Barona, ale wystawienie Szlatana wraz z Delordem gdzieś tam w okolicy środkowej alei, żeby ci... Teoretycznie się gdzieś ukazali, może Akademia pomyśli, ale że zobacz, nie robią Barona. Kurator jest na flance ich, ma chyba jakiś pomysł, ale nie zagrywa. Nie udaje mu się trafić jego umiejętnością ostateczną i to może być koniec dla Akademii. Zobacz, co tutaj się dzieje. Delord spływa, ale wciąż się trzyma Szlatan i Ulight. Oni zadają sporo obrażeń. Humanoid wyszedł z tego pojedynku cało. Jedynie Laker i Freskowy jeszcze są na nogach. No, tego nie można powiedzieć już o Lakerze. Natomiast Freskowy pochłaniany teraz przez Ice Bisto, a więc... To jest ace dla Illuminar Gaming i prawdopodobnie zwycięstwo. Mają do dyspozycji Baron Buffa, mają sporo czasu, 15 sekund zanim wstanie Kurator. A on bez swojej umiejętności ostatecznej ciężko będzie jakkolwiek zatrzymać teraz to natarcie, które właśnie rozpoczyna Illuminar Gaming. Oni idą po zwycięstwo, po pierwsze zwycięstwo trzeciego dnia drugiej kolejki Ultraligi. I IHG dalej pokazuje, że nawet pomimo tych błędów, pomimo szarpanej rozgrywki, kiedy przyjdzie co do czego, oni potrafią zachować zimną krew i po prostu przeciwników wyeliminować właśnie w takim stylu, jak podjęcie świetnego Barona, kompletne oszukanie swoich rywali, do tego